Witajcie bardzo serdecznie w kolejnej odpytajce. Jest godzina 6 rano. Czeka Was nowe zadanie. Zapraszam. Jak zwykle to robimy, czyli robię zdanie po polsku, potem zdanie po niemiecku, ale bez jednego słowa. Następnie prezentuję Wam 3-4 możliwości i potem Wy decydujecie, która ma być, znaczy potem pada ostateczna wersja, nie? Jaka ma być. Zanim zacznę, zapoznajcie się, proszę ja Was, z opisem na dole filmu, w opisie, czy też z pierwszym komentarzem. To jest możliwość otrzymywania lekcji ode mnie przez WhatsApp. Mam taką opcję dla moich uczniów, że wysyłam im codziennie zadanie z niemieckiego. Nie na grupę, tylko bezpośrednio na Wasze komórki za pośrednictwem WhatsAppa. Bardzo fajna opcja, doczytajcie szczegóły. Dobra. Przechodzimy do zadania. Zdanie polskie. Nie wolno jeździć, nie wolno prowadzić samochodu, podczas gdy jest się pijanym, czy też będąc pijanym. Nie? Nie wolno prowadzić, tutaj podkreślę, żadnego samochodu, będąc pijanym, gdy się jest pijanym. Wersja niemiecka. Bez jednego słowa. Brzmi tak. Uwaga. Man darf kein Auto fahren. Tutaj będzie jakiś spójnik. Man betrunken ist. Man jest się. Man ist betrunken, jest się pijanym. Jakie to będą spójniki? Pierwsza propozycja. Als. Druga propozycja. Before. Trzecia. Nachdem. I czwarta. Während. Jak brzmi prawidłowa wersja? Oczywiście. Während. Während to jest spójnik, który opisuje równoczesność dwóch wydarzeń. Podczas gdy. Czyli nie wolno prowadzić samochodu. Podczas gdy jednocześnie. Gleichzeitig. W tle jest słowo gleichzeitig albo zu gleichen Zeit. W tym samym czasie jest się pijanym. I o tym mówi während. Wszystko. Dziękuję. Zapraszam do kolejnej odpytajki. Pewnie jutro. Zobaczymy, ale pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.